zwyczajów, moda na korzystanie w podróży z namiotów dotarła do Polski z krajów islamskich, z którymi łączyły nas w przeszłości liczne stosunki. Na najpiękniejsze namioty mogli pozwolić sobie jedynie najbogatsi, a ich orszak składał się z namiotów różnego typu, tworząc prawdziwe ruchome miasteczka. Z podstawowych namiotów można wyróżnić mieszkalne, sypialnie, stołowe, łaźnie, administracyjno-reprezentacyjne, gabinety, kancelarie, sztabowe, skarbowe, użytkowe, pomocnicze, szopy, stajnie, kuchnie,